Otwieram 65. sesję Rady Miejskiej Pieszyc w 8. W środę 27 marca w sali widowiskowej Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się comiesięczna sesja Rady Miejskiej. Tradycyjnie na dzisiejszej sesji Rady Miasta i Gminy Pieszyca zmiany budżetowe. To po pierwsze te najważniejsze, bo dotyczące inwestycji drogowych. Rozpoczynamy budowę ulicy Świdnickiej, Nadbrzeżnej, Skowronkowej, dwóch ulicy w Piskorzowie. Do tego, aby móc te prace rozpocząć, potrzebne są nam również zmiany budżetowe, ale też w tym budżecie pojawiają się środki związane z modernizacją budynku przy ulicy Kościuszki 6a, środki związane z modernizacją i przebudową Orlika w Pieszycach. To są te wszystkie inwestycje, które przed nami, które będziemy przeprowadzać. Ważnym tematem jest również przystąpienie do Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Górskich. To jest stowarzyszenie, dzięki któremu gminy górskie, które borykają się z zwiększonymi wydatkami, czy przy budowie infrastruktury, czy to przy utrzymaniu infrastruktury, w gminach górskich, w których mieszkańcy niekoniecznie chcą się zgadzać, aby ich własne pieniądze były przeznaczane na rozbudowę infrastruktury turystycznej, czy budowę szlaków turystycznych, czy innych atrakcji, aby te gminy górskie zostały dostrzeżone, potraktowane zgoła inaczej i wsparte dodatkowymi środkami. Mówię o tym chociażby w kontekście podatku od nieruchomości. 60% powierzchni gminy to są lasy. To jest bardzo duża powierzchnia, a podatek od nieruchomości to w tym roku 159 tysięcy, więc to są bardzo niewielkie środki, które pozyskujemy w ramach tego podatku od nieruchomości, a bardzo duże wyzwania, bo to i zniszczone drogi. Staramy się współpracować oczywiście z lasami w tym kontekście, ale jednak tych szkód jest chyba zdecydowanie więcej niż wartości. Oczywiście poza tą jedną najważniejszą, że przyjemnie mieszka się w gminie górskiej, w lesie, w otulinie i Parku Krajobrazowego i w Naturze 2000, ale nie możemy zapominać, że ten park krajobrazowy i ta Natura 2000 bardzo ogranicza możliwości rozwojowe gminy. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły sesję Rady Miejskiej w Pieszycach.